Andrzej Gross, Estetyka i Chirurgia Medyczna TV. Dzień dobry Państwu. Dziś rozmawiamy z dyrektorem Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, doktorem prawa Janem Szulcem. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, domyśla się Pan, czego będzie dotyczyć nasza rozmowa, prawda? No myślę, że tak, jest to temat, który budzi zainteresowanie już od dłuższego czasu, tak, no w tym środowisku. No i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, no bo ja właśnie staram się korzystać z takich możliwości, no żeby też wyjaśnić, tak, jak to wygląda z naszej perspektywy, jak to wygląda, jaki jest cel tych przepisów. No akurat tak się składa, że napisałem i ustawę, i rozporządzenie, tak, o reklamie, ustawę o wyrobach medycznych i właśnie to rozporządzenie o reklamie, więc no myślę, że możemy tutaj, że dobrze byłoby też trochę wyjaśnić, tak, ponieważ no, docierają do nas też równocześnie różne obawy, różne problemy, no i tak, jest to bardzo dobra okazja, żeby pewne rzeczy usystematyzować. Wydaje mi się, że zanim odczarujemy trochę pojęcia reklamy, bo musimy je odczarować, czy chcemy, czy nie chcemy, zapytam o coś, co jest w tej chwili najważniejsze dla zarówno lekarzy, jak i firm dystrybuujących wyroby medyczne, ale także w bardzo dużej części mediów, mediów mainstreamowych, mediów drukowanych, mediów internetowych. Czy z dniem 1 lipca z internetu, zgodnie z artykułem 143, powinny zniknąć wszelkie materiały zawierające nazwy wyrobów medycznych? No nie, no to jest właśnie pierwszy mit, tak, który się tutaj pojawia. Generalnie nasza perspektywa jest taka, że to, co było wcześniej, no przepisy nie mogą działać wstecz, tak, więc to, co było opublikowane wcześniej, tutaj tak właściwie to ważniejsza jest data 31 stycznia, tak, obecnego roku, ponieważ no to zasadniczo te przepisy weszły wtedy jeszcze, plus ten półroczny okres przejściowy, ale wszystko to, co było opublikowane wcześniej, co do zasady może zostać, tak? No i jest tutaj oczywiście chronologia, więc większość tych social mediów działa, pokazuje feedy w formie chronologicznej, tak więc tutaj no, generalnie nie ma problemu, chyba że na przykład mamy post na Facebooku, na LinkedInie i go jeszcze raz udostępnimy. Tak, no, że mamy post zeszłego roku, no i go w tej chwili udostępnimy, jeżeli podejmiemy jakąś działalność taką aktywną. Tak więc, panie dyrektorze, doprecyzowując, czy jeżeli lekarz bądź firma bądź medium tworzyło kanał filmowy bądź tworzyło standardową listę postów na Facebooku i tam w tych materiałach, to dotyczy oczywiście też strony internetowej, to dotyczy też takich mediów, nowych mediów jak Instagram czy TikTok, do których za chwilę nawiążę. Doprecyzowując, czy jeżeli film bądź informacja została wstawiona przed 1 stycznia 2023 roku, to z dniem 30 czerwca nie musimy jej usuwać? Znaczy, jeżeli chodzi o filmy konkretnie, znaczy tak, może zacznę jednak od strony internetowej, bo to jest temat prostszy. Akurat strona internetowa no, musi zostać dostosowana, ponieważ no, jest to coś, co jest cały czas właśnie wykorzystywane aktywnie do promocji danych wyrobów. Tak? No tutaj, i tutaj jakby nie mamy informacji, które byłyby informacjami wstawianymi na bieżąco, a nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimś blogiem, to jest on łatwy do dostosowania, bo nie ma tam zbyt dużej liczby informacji. No tak, sytuacja no przykład, zmienia się, kiedy... Znaczy, bo na przykład jeżeli chodzi o strony internetowe, które, na których jest reklama wyrobów dla profesjonalistów, to generalnie no, tutaj nie ma praktyki urzędowej,
jakiegoś nie wiadomo jakich wymagań, tak? I wystarczające jest po prostu zamieszczenie okienka, że ta strona zawiera informacje, które są przeznaczone dla profesjonalistów, wchodząc, oświadczam, że jestem profesjonalistą. No coś w tym stylu jest. To, panie dyrektorze, ja dzisiaj będę doprecyzowywał. Czyli nie musi to być logowanie po numerze lekarskim, tylko wystarczy okienko pop-up. Tak, ja wiem, że są różne koncepcje, że to są różne praktyki, tak, ale, no, ale tutaj uznaliśmy, no, że nie ma sensu za bardzo tworzyć dodatkowych takich wymogów, no bo raz, to wszystko i tak można obejść, tak, no, co da wpisanie numeru PWZ, skoro po prostu no, znalezienie jakiegokolwiek numeru PWZ no, zajmuje przecież sekundę, można wziąć sobie receptę, którą to prawda. Pewnie każdy dostał, ale przede wszystkim chodzi o to, że reklama do publicznej wiadomości to zasadniczo jest po prostu reklama, która trafia do nieoznaczonych adresatów. Tak? No, każdy może przez przypadek zostać jej celowo lub niecelowo, może być jej odbiorcą. Natomiast no, jeżeli już jeżeli już po prostu zobaczy jakieś dodatkowe zabezpieczenia, jeżeli reklama jest na określonej stronie, na stronie, która jest profilowana pod określonych odbiorców, no to tylko po prostu właśnie ta informacja, no, która zabezpieczy w pewien sposób, która wskaże, że to jest strona właśnie dla profesjonalistów, no jest z naszej perspektywy wystarczająca. Przejdźmy teraz do Facebooka i Instagrama, dlatego że w tych mediach robi się już znacznie trudniej. Po pierwsze dlatego, że w przypadku Instagrama, zwłaszcza w przypadku Instagrama, wykasowanie zdjęcia, na którym znalazłby się wyrób medyczny w sposób no, niezawiniony, ponieważ to działo się jeszcze pod rządami starej ustawy, gdzie nie było mowy o tym, że nie można. Usuwając zdjęcie z Instagrama, musimy usunąć cały post. W przeważającej części materiałów facebookowych będziemy mieć do czynienia z tym samym problemem. Dodatkowo bardzo wielu lekarzy, bardzo wiele firm dystrybuujących wyroby medyczne, bardzo wiele mediów medycznych ma historię sięgającą 10 lub więcej lat, więc usunięcie tego bądź dostosowanie byłoby niezwykle trudne i niezwykle kosztowne. Co z tymi materiałami? Tak jak mówiłem wcześniej, no generalnie jeżeli są to materiały, które były opublikowane wcześniej, tak w zeszłym roku albo wcześniej, to tutaj nie widzimy problemu. Tak, dopóki nie zostaną one wykorzystane powtórnie, to nie ma tutaj, no to one mogą pozostać w takiej formie, w jakiej są. No, inaczej zaczęlibyśmy dochodzić do absurdu, że przecież mamy też reklamę prasową. Tak? Tak. Reklama prasa jest w bibliotekach, w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Tu właśnie, panie dyrektorze, zgadzamy się w 100%. My już od początku mówiliśmy o tym, że musielibyśmy dojść do absurdu, tak, i palić gazety. No właśnie, tak, no może nie palić, ale przynajmniej wycinać niektóre reklamy, więc zasadniczo, tak jak mówiłem, no te reklamy, te posty mogą pozostać no, w takiej formie. Jedyne, z czym jest tutaj trochę, z czym jest sprawa problematyczna, to właśnie media, na przykład YouTube, które działają w formie jednak inaczej, i te algorytmy tam działają inaczej. No bo zasadniczo no, na Instagramie to chyba w ogóle się wyświetlają posty po prostu chronologicznie. Natomiast no, jeżeli mamy media sterowane przez algorytmy, no to one działają na podstawie naszych działań, tak? No one są dostosowane do oglądalności. Powiedziałbym tak, panie dyrektorze, tu mamy pewien problem dotyczący zarówno Facebooka, może w mniejszym stopniu Instagrama, jak i YouTube'a. Co stanie się, jeżeli ktoś udostępni nasz post? My nie mamy w zasadzie wpływu na to,
co zrobią widzowie i co może zrobić nasz pacjent albo osoba, która przypadkowo ten post sobie wyświetliła. To samo dotyczy filmu. No nie, no tutaj, jeżeli nie są to działania danej firmy, tak, danego podmiotu, no, albo osób powiązanych z tym podmiotem, no to nie ma tutaj problemu, no bo tu nie ma działania, tego podmiotu. Więc i tego, nie ma zagrożenia. Tak, więc tego nie należy się bać. No zresztą ściganie tego no byłoby już naprawdę problematyczne. Tak, no. Przejdźmy do YouTube'a. Tak, bardzo wielu lekarzy w ostatnich latach zdecydowało się na edukowanie pacjentów właśnie za pośrednictwem filmów. Nie wzięło się to z niczego, wzięło się to przede wszystkim z próśb pacjentów, którzy bardzo często chcieli dowiedzieć się więcej zarówno o zabiegu, jak i o preparacie. Pojawiły się w mediach mainstreamowych i telewizjach mainstreamowych audycje telewizyjne, które mówiły o wykonywaniu określonych zabiegów. Lekarze zazwyczaj nie przekraczali granic reklamy, informowali o tym, jakie są wskazania, przeciwwskazania, jak przebiega zabieg, czy jest obarczony bólem. No, niemniej jednak w tych filmach pojawiały się wyroby medyczne, pojawiały się ich nazwy, pojawiały się też te wyroby medyczne na ekranie. Są to filmy, których ściągnięcie również na dzień dzisiejszy dostarczałoby bardzo wiele trudności, bo mamy do czynienia z trzema rodzajami takich filmów. Albo filmami, które były tworzone przez media, albo filmami, które były tworzone przez lekarzy. I tutaj też już może nastąpić taki problem, że ktoś na przykład nie ma hasła do konta, bo z takimi problemami już się spotkałem, ponieważ konto na przykład zostało zablokowane, zostało zmienione. W związku z tym ściągnięcie tego materiału jest niemożliwe. No, wiadomo, że przetworzenie tego materiału również byłoby niemożliwe, bo ono polegałoby na nowym montażu takiego materiału i na nowym jego zahostowaniu, co w świetle obowiązującej ustawy jest niemożliwe. Stąd pytanie, co z tymi filmami? Znaczy, tu jest w ogóle podstawowe pytanie, czy te filmy w ogóle mogłyby być traktowane jako reklama. Tak, czy to jest reklama? No bo przecież nie każdy post, nie każdy film, który publikuje dany lekarz czy inna osoba dotyczący danego wyrobu, no jest reklamą, tak? No bo reklama to musi mieć określone cechy. No właśnie, panie dyrektorze, teraz przejdźmy do tego artykułu 59, bo tu mamy katalog negatywny i to bardzo prosty. Za reklamę nie uważa się katalogów list cenowych i teraz no, dodam jeszcze informacji na opakowaniach oraz załączonych do opakowań wyrobów. Czy jeżeli w filmie znalazły się informacje, które są zawarte na opakowaniach lub w ulotce, to wszystko jest w porządku i ten film może pozostać? Znaczy, no tak jak mówiłem, no generalnie my nie ścigamy rzeczy, które były w przeszłości, ponieważ no jest to praktycznie nie, z różnych powodów no byłoby to błędne, no chyba, no, że ktoś po prostu zacznie to wykorzystywać jako furtkę, tak, no celowo na przykład te filmy celowo ponownie udostępniać, tak? No, repostować, udostępniać albo reklamować, tak, prawda? Zasadniczo w tej chwili osoby wykonujące zawody medyczne mają zakaz występowania w reklamach wyrobów, więc w ogóle tutaj też nie ma w pewien sposób problemu, no bo wszystko, co jest w tej chwili, tak, od 1 stycznia, no to już jest tutaj jasne, przepraszam, już jest tutaj jasne, ustawowy, jest tutaj jasny ustawowy zakaz. Ale tutaj właśnie należy też zwrócić uwagę w ogóle na to, co jest reklamą, bo jeżeli ja nie chcę wchodzić w sprawy też etyki lekarskiej, no bo no, nie jestem tutaj specjalistą w tej zakresie, no lekarze... Ale panie dyrektorze, to jest niesamowicie ważne w tym momencie, nie, bo ale właściwie nie ale mamy... My nie jesteśmy takiej... organem, ale my nie jesteśmy organem, który ocenia pod kątem etycznym. Oceniamy tylko pod kątem spełnienia wymogów z reklamy o wyrobach medycznych. Ale jeżeli w ogóle, że jeżeli coś by zostało uznane za reklamę, no to musi to spełniać pewne cechy. Musi na przykład zachęcać
do zakupu. Tak? No jeżeli jakiś lekarz po prostu wyrazi opinię, tak? Lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, fizjoterapeuta, no wszystko jedno, tak? Ma swój profil, na którym wyraża opinię na temat różnych produktów, różnych wyrobów, recenzuje je, no to zasadniczo nie jest to, no to zasadniczo nie jest to reklama. Natomiast w mojej opinii, panie dyrektorze, w mojej opinii preparat X sprawdził się w praktyce doskonale. Materiał, który ukazał się przed 31 grudnia, czy może zostać? No, ja nie chcę tutaj tworzyć też wykładni tak na bieżąco, no ale na podstawie też tego, co mówiłem, generalnie tak, ale ja zmierzałem jeszcze do tego, że tutaj należy zwrócić uwagę, że w zeszłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli chodzi o tę reklamę, my to nazywamy influencerską, tak, no po prostu. Też zwrócił uwagę na pewne rzeczy, że na przykład musi ta reklama, jeżeli jest to reklama, tak, no musi być ona oznaczona jako reklama. Akurat no, dobrze się złożyło, ponieważ no, ułatwiło nam to trochę pracy, no bo jeżeli oni... To właśnie też byłoby problemem, jeżeli chodzi o te wszystkie materiały, które faktycznie były umieszczane przez powiedzmy 10 albo nawet i 15 lat, bo oznaczenie tego oznaczałoby nowe hostowanie, a nowe hostowanie jest zabronione. Dlatego właśnie my zasadniczo nie chcemy zajmować się sprawami historycznymi, tylko no, tymi nowymi reklamami, które się już pojawiają. Ale tak jak mówiłem, właśnie, to jeśli pan nie wszystko, już tylko mogę, jeszcze sekundę, nie wszystko tak właśnie będzie reklamą. Jeżeli ktoś, tak jak mówiłem, no, jeżeli tylko jest to opinia o danym produkcie, natomiast nie ma tutaj łączności z producentem, z dystrybutorem, tej osoby, która tę reklamę prowadzi, no to zasadniczo nie będzie reklama. Natomiast a jeżeli... mam producenta albo dystrybutora, w którym wystąpił lekarz, bo to nie było zabronione, do tej pory istniała taka możliwość, bardzo często te materiały też spełniały funkcję, no można powiedzieć na poły reklamową, na poły szkoleniową. Ja skłaniałbym się tutaj ku formie edukacyjnej, ponieważ też dystrybutorom i producentom wyrobów medycznych absolutnie nigdy nie zależało na tym, żeby pacjent kupował je za wszelką cenę. Powiem więcej, zazwyczaj prowadzili działania polegające na dogłębnym wytłumaczeniu przez lekarza, jak działa dany preparat, po to, żeby uniknąć mody na preparaty. I teraz pytanie, czy jeżeli producent albo dystrybutor zamieszczał takie filmy, były to filmy z udziałem lekarza, były to filmy omawiające preparat lub urządzenie, zgodnie z tą definicją, którą podał pan dyrektor wcześniej, nie ściągamy, ale już nie robimy więcej, prawda? No, czy ściągamy? Tak jak mówiłem, no, generalnie te filmy mogą zostać, no aczkolwiek jeżeli akurat jest techniczna możliwość, żeby je dostosować, no dostosowanie tego to jest tylko zrobienie tak naprawdę, chociaż nie, bo w przypadku jeżeli występuje tam lekarz, to nie ma zastosowania, więc... Na YouTubie też nie ma opcji przetworzenia, jeżeli nie chcemy tak, na nowo. I to nam tworzy potężny problem techniczny. Zasadniczo no nie chcemy właśnie tutaj tworzyć nadmiernych problemów, nadmiernych komplikacji, no i zasadniczo te filmy mogą zostać. Przejdźmy teraz do tych nowych elementów. Lekarz tak naprawdę, również w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty mamy informację o tym, że lekarz edukuje. Lekarz nie edukuje tylko i wyłącznie poprzez swój gabinet i spotkanie z pacjentem. Byłoby to bardzo trudne ze względu na to, że też ma ograniczone możliwości. Natomiast edukował, przynajmniej do tej pory, przez swoje social media i stronę internetową. Idąc w ten film, bo widzę, że on jakby tutaj najwięcej wzbudza kontrowersji. Czy jeżeli lekarz nie będzie mówił o wyrobie, ale na przykład użyje stwierdzenia, z mojej praktyki wynika, że kwas hialuronowy bądź też inna substancja działa, tak?
tak, tak i tak. Mogliby, czy też powinni z tego skorzystać pacjenci, którzy, no i tutaj wyliczamy, nie mogą skorzystać pacjenci, którzy, przeciwwskazania i wskazania są takie, a zabieg wygląda tak. Czy tu jest wszystko w porządku? A czy ten lekarz to dostał od producenta albo dystrybutora, czy po prostu to kupił? Z praktyki? Nie sądzę, żeby cokolwiek dostał. Bo jeżeli... Tutaj należy też, dlatego właśnie mówiłem, że należy rozróżnić informacje, edukację od reklamy, ponieważ no, reklama ma pewne elementy, reklama musi, powinna, znaczy reklama zachęca do nabycia produktu, do zwiększenia sprzedaży w przypadku leków na przykład, no to też jest tam mowa do zwiększenia ilości preskrypcji i powiem wprost, panie dyrektorze, lekarze się boją, że jeżeli powiedzą, że skóra po użyciu preparatu z kwasem hialuronowym staje się gładsza i jędrniejsza, to może to zostać uznane za zachęcenie do użycia wyrobu. Tak, jeżeli nie ma tam, bo to też zależy, jeżeli nie ma wskazanego konkretnego wyrobu, to w ogóle nie ma tutaj problemu. Jeżeli jest konkretny wyrób, no to tutaj to też zależy, tak? Czy może to być wyrób używany tylko przez profesjonalistów, czy nie? No bo jeżeli może być przez profesjonalistów, no to to też powoduje dodatkowe ewentualnie ograniczenia, ale generalnie, jeżeli ktoś prowadzi po prostu swój profil na Facebooku, swój profil w innych mediach społecznościowych i po prostu wyraża opinię, prowadzi działalność prozdrowotną, nie wiem, nazwijmy to fitnessową, czy ogólnie taką well-being, no to jest to jeszcze, to generalnie nie będzie to reklamą, ponieważ nie ma tutaj tej łączności z podmiotem, z danym podmiotem gospodarczym, z danym producentem, z danym dystrybutorem. Ale na przykład ostatnio na Twitterze widziałem posta zamieszczonego, który w mojej ocenie na 99% była tutaj pewna łączność, tak? Który dotyczył po prostu, no akurat chodziło o żywność i był to post zamieszczony przez lekarza z polecenie, więc i treść tego posta no, wskazywała, że najprawdopodobniej ktoś tutaj z tej firmy miał pewien udział, tak? Więc, więc jeżeli jest to taki przypadek, że właśnie ktoś otrzymuje dany wyrób, tak, w zamian za to, że ma zamieścić posta, no to tutaj już to powinno być oznaczone. Budziłoby to wątpliwości Z uwagi na to, że lekarze nie mogą występować w reklamach, to w pewien sposób też rozwiązuje ten problem. Przynajmniej w reklamach wyrobów medycznych. Jeszcze jedno pytanie dotyczące zdjęć i filmów. Czy jeżeli, bo tutaj pojawia się to pytanie niejako w sposób naturalny, czy jeżeli nie rozmawiamy o konkretnym wyrobie medycznym, nie piszemy o nim, nie omawiamy go w trakcie filmu, niemniej jednak pokazujemy na przykład zabieg z użyciem urządzenia, które jest wyrobem medycznym, czy jest to problem? Bo nie da się uniknąć zdjęcia z samego zabiegu. Nie da się uniknąć zdjęcia, zwłaszcza jeżeli wykonujemy film z zabiegu, prawda? Dlatego tak. I dlatego jest w ustawie specjalny przepis, że przepisy dotyczące reklamy stosuje się też do reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli w tej reklamie tej działalności jest wykorzystywany wyrób. Ale to oznacza tylko tyle, że po prostu ta reklama musi spełniać te... Nie rozmawiamy o reklamie, panie dyrektorze. Warunki. Rozmawiamy o omówieniu zabiegu, które cały czas spełnia cechy edukacji. Nie mamy do czynienia ze wskazaniem produktu, ale musimy ten produkt pokazać, jeżeli jest on urządzeniem, które wykorzystujemy, prawda? No to jeżeli nie ma tutaj mowy o reklamie, no to nie ma też problemu, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów ustawowych, tak? Więc czyli informacyjnie, jeżeli trzymamy się tej cechy informacji, nie wskazujemy nazwy produktu, nie pokazujemy go na pierwszym planie, jest tylko elementem wykonywanego zabiegu, to możemy. Tak, ale to jest trochę tak, jak na przykład zostało mi kiedyś zadane pytanie,
czy możemy informować przez przedstawiciela na jednej z firm medycznych, czy możemy informować, no, że wyposażyliśmy w tym czy w innym szpitalu salę operacyjną. No i generalnie odpowiedź na takie pytanie jest tak, no można nawet wskazać, że zostały takie wyroby zainstalowane i tak dalej, chyba że zacznie tu już mieć taki typowo reklamowy przekaz, że wiodące urządzenie na rynku o najwyższej wydajności, tak, zapewniające bezpieczeństwo operacji i tak dalej, no to wtedy... Ale lekarz też może powiedzieć, że mam nowy sprzęt albo używam nowych preparatów, per analogiam. No, zasadniczo tak. No tutaj to jest właśnie trochę problematyczne. A może powiedzieć, jeżeli, jaki to jest sprzęt? Jeżeli, jeżeli tutaj jest pan redaktor bardzo, bardzo dociekliwy, ale ja też unikam już takiej mocnej właśnie kazuistyki, ponieważ to bardzo często zależy już od konkretnego przypadku i też proszę mnie zrozumieć, bo jeżeli... Cały problem, jeżeli można, jeżeli ja powiem, cały problem. Że, ale ja się boję, że jeżeli ja powiem, że to albo tamto można, to zostanie to wykorzystywane do, po prostu, no do, będzie nadużywane, tak? Będzie, znaczy, ale jeśli można, bo ja dostrzegam pewien problem. Tutaj doszliśmy już do tego, do dwóch bardzo ważnych rzeczy, czyli po pierwsze do tego, że nie musimy rzeczywiście ponosić kosztów związanych z usuwaniem materiałów sprzed 31 grudnia i to jest bardzo ważna informacja dla lekarzy, zwłaszcza, ale nie tylko dla lekarzy. Bardzo ważną informacją jest też to, że możemy cały czas edukować, czyli jeśli nie używamy nazwy produktu, to przez cały czas nie spełnia to cechy reklamy. Pozostaje ta właśnie trzecia kwestia, czy jeżeli lekarz doposaża swój gabinet, to może powiedzieć, w co go doposaża. Dlatego, że cały czas mamy tutaj, ta cecha użycia nazwy produktu, no jakby jest spełniona. Ona musi być spełniona, jeżeli lekarz chce poinformować pacjentów, że można korzystać u niego z konkretnych zabiegów wykonywanych na konkretnym sprzęcie. Tak, więc generalnie coś takiego jest dozwolone, tylko ja powiem, dlaczego ja jestem taki ostrożny w tym, ponieważ to chodzi o pewien balans. Tak długo jak mamy tutaj przewagę tej reklamy czy informacji o samym gabinecie, o samej usłudze nad informacją czy reklamą wyrobu, no to wszystko jest w porządku. Ale jeżeli ten post zamienia się de facto w reklamę wyrobu, no to wtedy to już nie jest w porządku. Więc czyli o to chodzi. Unikamy... Więc można nawet powiedzieć, że wykonuje zabiegi przy użyciu takiego czy innego wyrobu i jest możliwe to albo tamto do osiągnięcia, jeżeli zgodnie z oceną zgodności tego wyrobu, zgodnie z dokumentacją, jest to możliwe do osiągnięcia, no to jest okej. Okay. Mhm. Dokładnie to tak. To jest też pewien, ponieważ nam zarzucano w trakcie tworzenia przepisów tej ustawy, że, bo tym jest jeszcze też przepis, właśnie, że zabronione jest kierowanie do publicznej wiadomości reklamy wyrobów przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy. Tak, no, czyli dla tych wyrobów, które są przeznaczone dla profesjonalistów. To po pierwsze, to muszą być tylko dla profesjonalistów, a po drugie właśnie dlatego też jest taki ten przepis o reklamie gabinetów, ponieważ tam można ewentualnie, czy na stronie internetowej, czy w jakiś inny sposób zamieścić informacje o tym, że są takie albo inne wyroby wykonywane, albo że są takie usługi dostępne, ale właśnie, żeby to nie była taka ściśle reklama samego wyrobu. Nie używamy zwrotów wartościujących, no tutaj to znowu pochylamy się nad kelem, pochylamy się nad przepisami ogólnymi i troszeczkę przenosimy z prawa farmaceutycznego. Nie używamy zwrotów wartościujących i wtedy będzie w porządku. No tak, no nawet jeżeli jest to reklama, ale tak jak mówię, no jeżeli jest to reklama, ponieważ tam jest w samej ustawie, jest mowa o reklamie gabinetu, tak, to tylko ja mówię. Ja mówię tutaj wyłącznie o przepisach dotyczących w zakresie wyrobów medycznych, tak? Ponieważ no, reklama samych gabinetów, no to jest trochę już osobny temat. Ale jeżeli jest ta mowa o jakimś wyrobie, no to jest to ok, jeżeli jest to po prostu możliwe do spełnienia przez ten wyrób.
Panie dyrektorze, z powodów czasowych dzisiaj nie omówimy wszystkiego. Ja już zapraszam do kolejnych naszych programów i dziękuję serdecznie za dzisiejszy wywiad. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się wyjaśniać na bieżąco te problemy. Dziękuję serdecznie. Ja również, tak jak mówiłem wcześniej, przed rozmową, tak, no my jesteśmy tutaj jak najbardziej otwarci, no i mam nadzieję, no, że te przepisy, no że z czasem, wiadomo, że wszystko potrzebuje trochę, że w takich przypadkach potrzebne jest trochę czasu, żeby się to utarło, żeby też pewne wątpliwości zostały rozwiane, no ale że z czasem, no to wszystko właśnie się dotrze i zacznie już funkcjonować tak poprawnie i będzie to bardziej zrozumiałe i bez takich dużych obaw. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.